Do wypadku doszło około godziny 5.20 na drodze wojewódzkiej 935 w miejscowości Kornowac. Z ustaleń raciborskiej drogówki wynika, iż zderzyły się tam dwa samochody, bus przewożący osoby oraz samochód osobowy marki Toyota. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierujący samochodem Toyota z nieustalonej przyczyny zjechał na przeciwległy pas ruchu, zderzył się czołowo z tym właśnie busem. W wyniku tego zdarzenia 10 osób łącznie, czyli dwie osoby z Toyoty i 8 osób z busa trafiły do szpitala w Raciborzu, w Rybniku i Wodzisławiu Śląskim. Osoby te wszystkie mają urazy kończyn, różne obrażenia. W różnym wieku są to mężczyźni i kobiety. Na chwilę obecną mogę potwierdzić, że obaj kierowcy są trzeźwi i posiadali wszystkie dokumenty, jakie były potrzebne do kierowania pojazdami. Okay. Dobra, ogrywaczkę zrobimy.